przyszła jesień, a wraz z nią czas melancholii, przemyśleń i wspomnień. Kolorowe liście mienią się w kroplach deszczu, to znów w słońcu. Tego dnia Emma jak nigdy dotąd zapragnęła wypić kubek mocnej, aromatycznej herbaty. Usiadła na tarasie, korzystając z ostatnich promieni słońca. Niedawno urodziła swoje 21 i 22 dziecko wyzwania. Pomyślała o swoich pierwszych dziewczynkach. Jakież było jej zaskoczenie, kiedy odkryła, że jej pierwsze bliźniaki są już seniorkami? A kiedy weszłam do ich domu, krzyknęłam: nie, bo właśnie odwiedzał je kosiarz. To było straszne, bo za jednym machnięciem kosy zabrał i Julię, i Elżbietę. Nasze pierwsze bliźniaczki odeszły, osieracając Gawina i dwójkę dzieci. Pogrzeb odbył się w maleńkim kościółku w Windenburgu. W gronie najbliższych żegnaliśmy dwie bohaterki naszej rozgrywki. I teraz nikt nie wmawia, że to tylko simy, bo ja starałam się im urządzić jak najlepszy pogrzeb. Szczerze mówiąc, to simy nieraz pomagały mi samej pozbierać się w różnych sytuacjach. Zajmowałam myśli ich światem w chwilach, kiedy sama byłam bardzo smutna i kiedy cierpiałam. A dzisiaj za to im po prostu dziękuję. Sol i odrobina pieprzu. Witam Was bardzo serdecznie w 29 odcinku naszej rozgrywki 100 Baby Challenge. No, będzie to troszeczkę inny odcinek od tych, które były dotychczas. Z wiadomych względów dzisiaj pierwszy dzień listopada. Dzień, w którym nie jest mi tak do śmiechu jak Mortimerowi, który bawił się właśnie w kopczyku usypanym z liści. A dzień, w którym właśnie jest troszeczkę melancholijnie i w którym pożegnaliśmy pierwsze nasze bohaterki z naszego wyzwania. No, taki czas nastał i również w naszej simowej rodzinie. Tak w ogóle to, moi kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym zorganizować spotkanie, ponieważ sam pogrzeb, jak wiecie, albo raczej nie wiecie, no bo skąd, sama go przeprowadzałam. Nasz pogrzeb był w takim gronie bardzo, bardzo bliskiej rodziny. Musiu, weź jeszcze, kochanie, zmień brudną pieluszkę. No i co, posiedzieliśmy tam troszeczkę, chciałabym jeszcze zabrać dzisiaj nasze dzieciaki też na cmentarz tam właśnie wieczorem, ale wcześniej myślę, że zaprosimy też inne dzieci nasze, te starsze, i może poczęstujemy ich jakimś dobrym jedzonkiem. Tak po prostu usiądziemy i spędzimy wspólnie czas. No bo jak sami widzicie, ten czas tak szybko płynie i tak szybko odchodzą niektórzy simowie, że nawet nie zdążyliśmy się pożegnać i poukładać sobie wszystkiego z nimi związanego, więc no, jest mi trochę przykro, że tak się stało, ale tak to już jest w życiu też, prawda? Zobaczę tylko, kochani, czy mamy w ogóle cokolwiek dobrego do jedzenia w lodówce. Mamy tu osiem. No, mamy, spokojnie, mamy czym nasze dzieci jak najbardziej częstować, więc myślę, że Emusiu, ty jeszcze przyjdziesz i ten blat wyczyścisz, bo okropnie to wygląda, się unosi z niego normalnie zielony zapaszek. No i będziemy zapraszać nasze starsze dzieciaki. Ja mam nadzieję, że Eryk i Arielka odrobili już te lekcje.
Tak, a ty, kochanie, też, tak? Dobra. A mógłbyś się, kochanie, przebrać z tej piżamy, bo powiem ci, że no jest już popołudnie. Dobra, może dołóż. Arielko, kochanie, to też wyskakuj z tej piżamy, dziecko kochane, ty moje. No. Tutaj braciszkowie sobie układają klocki. Marek pomaga Joshowi. Popraw mu humor, bo Josh też jest taki biedny, widzicie? Wszyscy, śmierć w rodzinie, utrata rodzeństwa. No, smutny czas nadszedł. Dobrze, to ja, kochani, nie przedłużając, zapraszam nasze dzieciaki na wspólne spotkanie. No i do zobaczenia za sekundkę. No już nadchodzą pierwsi goście. Dziewczyny na początku w bardzo smutnych nastrojach, ale widać, się troszeczkę już rozruszały, chociaż no, minki cały czas im uciekają do dołu. No ale patrzcie, dziewczyny mają takie same sukienki. trochę to takie tanie, no ale trudno, odcienie są inne. Ale zobaczcie, nasza Ania, ja tak się przyglądam i zobaczcie, będzie wnusio kolejny, albo wnuczka. No, także no, dziewczyna tutaj widzę, że ostro poszła. Czy możemy ją zapytać o termin porodu albo coś takiego? Zapytaj o plany na przyszłość, no to chyba widzimy. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, czy dziecko kopie. Tak. A tu się musisz wyżalić córeczce swojej, że sobie nie radzisz z tym, że smutno ci, biedna Emma. Ktoś do nas dzwoni. Masz osobowość, a to jest coś, co powinien mieć każdy szef kuchni, no na pewno. Co tam u ciebie, skarbie? Zapytaj o termin porodu. A gdzie jest reszta cielotki? A w ogóle to chciałam, żeby Eryk był taki kochany i żeby uczył Josha korzystać z nocnika, bo ja się tak przypatrywałam, te umiejętności coś słabo mu idą, no ale to z oczywistych względów. Czy on nie chce? On nie chce, skubany mały. No patrzcie, nie, bo nie. A pozwolisz Arielce w takim razie? Nie wściekaj się. No patrzcie, on na niego nakrzyczał. Dzieci tam nam płaczą. A jednak. To Arielko, kochanie, to ja bym cię prosiła, jakbyś skarbie przewinęła swoją siostrzyczkę, która jest wampirką. O rady. Co to się porobiło? Chodź, Aniu, zobaczyć swoją siostrzyczkę wampirkę. Co jeszcze byś mogła? A możesz a nie, chyba były karmione niedawno, nie? Ale je. To weź też nakarm butelką, braciszka. Okej. Skarbie, wy tam sobie gadacie, dziewczyny, ale ja. A w ogóle to czemu nie przyszła cała reszta? A gdzie Aśka? No, miała być jeszcze Asia. W ogóle jeszcze swoje wnuki zaprosiła też Emma, no ale widocznie nie mogli przyjść. I Miłosz miał też przyjść, i też go nie ma. No, ja nie wiem. Coś się nastało, że się nie udało. Dobrze, to będziemy w takim razie sobie usiądziemy wszyscy, zjemy. Zawołaj na posiłek wszystkich jak leci. Siadamy do stołu, zjemy sobie, bo już 18 dochodzi. No i to nic, jeszcze myślę, nieraz będziemy mieli okazję. Co ci jest, kochanie Aniu? Wszystko w porządku? No idź jeść. Toś se pogadała przed tym lustrem? Jak fajnie idzie. Brzuszek do przodu. No nie, no ja bardzo proszę, my nie chcemy żadnej kariery. No nie, że nie chcemy, my nie możemy wręcz. No i
chciałam Wam powiedzieć, że szukam takiego dużego stołu, ale takiego stołu, który jest w takim stylu. No bo to jest ten pierwszy stół, który tam był, no ale już w tej chwili niestety jest za mały dla naszych potrzeb, więc jakbyście mieli, kochani, coś takiego na oku, biały, drewniany stół, żeby do tych krzeseł nam pasował, taki duży, to ja bardzo proszę o zostawienie linka w komentarzu, bardzo by mi to pomogło w mojej rozgrywce. Dobra, Malutek też sobie już idzie coś zjeść. No jakie fajne jedzonko. To w ogóle jest koktajl z krewetek, z solą i pieprzem. Okej, dobra, no to kochani, kończymy jeść i będziemy chyba udawać się z wizytą na cmentarz. Dziewczyny mogłyby się już bardziej jesiennie pobierać, chociaż jest częściowe zachmurzenie i było dzisiaj bardzo ciepło. A w ogóle tajemnicza pogoda. Co to ma być? Dobrze, kochani, no to co? Zjedliśmy, więc chyba pójdziemy. Jak tam nasze dzieci się mają? Chyba dobrze, nie płaczą. Więc będę z dziewczynkami i nie tylko synkami szli wybierać się na cmentarz. Tylko widzę, że niektórych muszę jeszcze powysyłać do toalety. Oj, Anutka tutaj już płacze strasznie. Tak, a my tu w międzyczasie, co dzieje się w ruinach, to raczej dzisiaj to nie jest najlepszy moment. Nasza Emma jeszcze w międzyczasie poznała kogoś przed wejściem do kościółka, ale tak tylko zapoznaliśmy się. No i cóż, no chyba... trzeba poopłakiwać troszeczkę, trzeba dać upustu naszym cierpieniom. No. To jest czas żałoby. Ania się już trochę pozbierała. Usiądziemy sobie wszyscy razem i troszeczkę powspominamy, jak to było, kiedy nasze dziewczyny przyszły na świat, bo ta jak ta, ale akurat Emma to chyba najlepiej pamięta, prawda? Jak to wszystko się działo. Chodź, Aniu, usiądź sobie, myszko. Malutki, jak płaczą. No więc Emma, jak to było, jak dziewczynki przyszły na świat? Opowiesz nam? To były ciężkie czasy. Czasy, w których Emma jadała na parcelach publicznych i zbierała skałki i inne rzeczy, żeby przeżyć. Często do utraty tchu. I to właśnie wtedy przychodzą na świat nasze dziewczynki Julia i Elżbieta. Pierwsze urodzinki dziewczynek to czas, kiedy wciąż brakuje nam kasy, a pokoje świecą pustkami. Jednak dzięki ciężkiej pracy Emmy, która malowała jak szalona, mogliśmy urządzić dziewczynki w ich pierwsze pokoiki. A kiedy nasze bliźniaczki weszły w rok szkolny, Emma zrobiła wszystko, by miały śliczny, pastelowy, dziewczyński pokoik. Z toaletką oczywiście po środku. Czas szybko płynął, dzieci w naszym wyzwaniu przybywało, kiedy Julia i Ela stały się już nastolatkami. Miały nawet swój całkiem niezły pokój. Jak na nasze fundusze oczywiście. Ale znowu czas płynie nieubłaganie. Julia i Ela stają się dorosłe. Przeprowadzają się po sąsiedzku do taty. Żaden to pałac. Ale po małym remoncie, jak na początek, może być. Chociaż sielanka nie trwała długo.
Nasza pierworodna Julka wraz ze swoją siostrą Elą zamieszkały po sąsiedzku w maleńkim mieszkanku swojego taty. No niestety wszystko nie do końca układało się tak, jak powinno. Jula nie potrafiła znaleźć swojego miejsca na ziemi. Chwytała się różnych prac dorywczych bez większego entuzjazmu, a po tych pracach była niestety skazana na przebywanie w jednym pomieszczeniu z ojcem, który jak nie streamował na komputerze, to głośno grał na konsoli, bardzo głośno, obojętnie na porę dnia czy nocy. Jula znosiła to coraz gorzej. Niestety na zacisze swojego pokoju też nie mogła liczyć, bo tam właśnie pracowała Ela, która znalazła swoją pasję, swój cel w życiu i została scenarzystką. Wiele czasu poświęcała swojej pracy, stukała w klawiaturę od świtu do nocy, chyba że akurat gdzieś wychodziła. Niestety stukot klawiatury przeszkadzał Julii, a do szału doprowadzały ją zbierane przez siostrę materiały i inne, bardziej lub mniej potrzebne rzeczy. Było tam coraz mniej miejsca dla naszej Julki. Aż w końcu, kiedy pod nieobecność Eli przeglądała internet, trafiła na bardzo ciekawe ogłoszenie, które brzmiało: opiekunka do syna, wiek szkolny, pilnie potrzebna, od zaraz. Julka uwielbia dzieci, w końcu wciąż odwiedza swoje liczne młodsze rodzeństwo. Zaczęła się zastanawiać, powinnam zadzwonić? No i tak jak pomyślała, tak też zrobiła. Drżącym głosem w skrócie przedstawiła się i umówiła na spotkanie. A nie było to byle jakie spotkanie. Oj nie. I na pewno w nie byle jakim miejscu. Dom państwa Bailey znajdował się w dzielnicy gwiazd. Kiedy Julia przekraczała próg tej jakże okazałej willi, nagle zwątpiła w siebie i pomyślała, i tak pewnie mnie przecież nie wybiorą. A jednak myliła się. Thorne i Octavia po opowiedzeniu, czego oczekują od opiekunki swojego syna, z ciekawością wysłuchali opowieści Julii o jej dużej, niezwykłej, wciąż rozrastającej się rodzinie. O młodszym rodzeństwie, no i o niej samej. Ale oczywiście ostatnie słowo w sprawie zatrudnienia miał sam Orange. Kiedy zatem pojawił się nasz główny bohater, Julka uśmiechnęła się do niego promiennie. A na jego pytanie odpowiedziała: a będziemy jeździć na wycieczki? No jasne, miała w zasadzie pracę już zaklepaną. Pozostało jeszcze tylko kilka szczegółów do ustalenia oraz to, w jakich godzinach będzie pracować, bo na razie będzie to praca dochodząca. Okazało się, że Orange jest naprawdę fajnym dzieciakiem. Jest tylko trochę samotny, trochę pogubiony w otaczającej go rzeczywistości. No i wystarczyło mu tylko poświęcić trochę czasu, a od razu w szkole oceny wyraźnie poprawiły się, a Octavia była najszczęśliwszą matką na świecie, widząc, jak dobrze dogaduje się syn ze swoją nianią. Tak było, bo Orange znalazł w Julii przyjaciółkę, a ona również zżyła się z naszym małym bohaterem. W ich domu często mówiło się o rodzinnym agencie, niejakim Gavinie. I pewnego dnia wreszcie poznała go. No i trzeba przyznać, że no cóż, zrobił na niej niemałe wrażenie. I tak oto od tego dnia, często po pracy, Gavin deklarował się odprowadzić ją do domu. Czasami siadali na ławeczce i tak powoli, pomaleńku, w blasku zachodzącego słońca rodziło się między nimi uczucie. Wkrótce stali się parą. Rodzina przyjęła Gavina z prawdziwą sympatią. Nic więc dziwnego, że Gavin zapragnął stać się jej częścią. W pewien zimowy, zimny, mroźny dzień padł przed Julką na kolano i oświadczył się.
Oczywiście Julka wypowiedziała bardzo głośno. Tak! Ślub Anki i Gawina odbył się w starym, maleńkim kościółku. Do ołtarza panna młodą miał poprowadzić jej ojciec Salim. Szczęśliwa i pełna nadziei na dobrą przyszłość, kroczyła dumnie przez ołtarz, gdzie też czekał na nią jej ukochany. Zakochani złożyli sobie przysięgę, że się nie opuszczą i tak dalej, wymienili się obrączkami, zapieczętowali wszystko soczystym pocałunkiem, a następnie pokroili tort, którym też poczęstowali się wzajemnie. Po weselu zamieszkali w domu Judith, emerytowanej aktorki. Gavin pracował dla niej, a Julia miała niejako być jej damą do towarzystwa. Wkrótce na świecie pojawił się ich syn Szymon. Emma, dumna babcia, jest niesamowicie szczęśliwa, widząc, jak wspaniale układa się życie jej pierworodnej córki. Nieco inaczej sytuacja wyglądała u Elżbiety, która zamieszkała na jakiej się wówczas wydawało cudownej wulkanicznej wyspie. To tutaj, z dala od miejskiego zgiełku, miała oddać się w pełni swojej twórczości. Niestety tak nie było. Jej życie było ciągle zagrożone przez spadające bomby lawowe, a zakupione za ciężko zarobione pieniądze sprzęty wiecznie się psuły. Zapach siarki, nieznośny upał i sąsiedztwo nieprzewidywalnego wulkanu sprawiły, że Elżbieta przestała pisać radosne, pełne humoru scenariusze, a jej twórczości bliżej było raczej do trenów. Biedactwo popadała w ogromną rozpacz. Nie miała wyjścia. Nie stać jej było na kolejną przeprowadzkę. Jednak los nie był dla niej aż tak okrutny. Przyszła wiadomość, smutna, o śmierci Judith z Del Sol Valley. Elżbieta pojechała wesprzeć swoją bliźniaczkę w tych trudnych chwilach, choć nie rozumiała, co prawda, jak Julia mogła aż tak bardzo rozpaczać po jakby nie było nieco trudnej osobie, jaką była Judith. Ale uważała, że tak należy zrobić i zrobiła. Julia była wdzięczna siostrze za to, że przyjechała, a kiedy podczas rozmowy dowiedziała się, w jakich warunkach przyszło Lizzie mieszkać i pracować, od razu wpadła na pomysł. Chodź ze mną. To pokój Judith. Osobiście nigdy go nie lubiłam, ale jeśli ty zechciałabyś, możesz się do niego wprowadzić, chociażby dzisiaj. Ale Julio, jak ja tutaj, a Gavin? A Gavin to sam chciał zaproponować szwagierce właśnie to roku. Julia spodziewa się drugiego dziecka. Jestem oszołomiony, zmartwiony. Ciągle mnie w domu nie ma. Proszę, zostań, proszę, bądź przy mojej ukochanej, kiedy mnie nie będzie. Zgódź się, proszę. Ela zgodziła się. I odtąd zamieszkała w przepięknym domu, w towarzystwie wspaniałej rodziny i możemy śmiało stwierdzić, że dziewczyny były bardzo szczęśliwe. Kiedy Emma skończyła swoją opowieść, jej bliscy udali się do domu. Emma została, by jeszcze przez chwilę powspominać swoje córeczki, które już nigdy nie zobaczy. Bo wspomnienia to jedyne, co nam zostaje po tych, którzy odeszli, prawda? Więc nigdy nie wiemy, kiedy my albo ktoś inny bliski nam odejdzie. Więc postarajmy się już dzisiaj, żeby nasze wspomnienia zawsze były dobre i ciepłe i przede wszystkim szczęśliwe. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka i życzę Wam udanego weekendu i żebyście mieli masę wspaniałych wspomnień zawsze. Do zobaczenia, kochani, za tydzień. Sól, odrobina pieprzu i pa.
Pa, pa!